Cześć kochani, z tej strony Jaga. Witam się z wami ciepło i serdecznie, z lekką chrypką i cichą nadzieją, że nie będzie ona zbytnio przeszkadzała w odbiorze. Przychodzę do was dzisiaj z historią nawiedzenia, które w latach 90. wstrząsnęło całą Polską. W nocy z 18 na 19 czerwca 1993 roku na drugim oddziale chorób wewnętrznych Szpitala Czerniakowskiego przy ulicy Stępińskiej w Warszawie doszło do szeregu potężnych psychokinetycznych manifestacji. Trwały nieprzerwanie w kilkunastominutowych odstępach prawie 12 godzin. Po tygodniu wróciły ze zdwojoną siłą. Ich świadkami byli lekarze, pielęgniarki, pacjenci, a także reporterzy Anna Ostrzycka i Marek Remuszko. Te niesamowite zjawiska zdawały się otaczać jednego z pacjentów, który trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Jeśli chcecie poznać szczegóły sprawy, to zapraszam do dalszego słuchania. Wszystko zaczęło się około 23.18 czerwca. Na prośbę reporterów Ostrzyckiej i Remuszko, dyżurująca tego wieczoru dr Marta Nowecka przygotowała pisemną relację dotyczącą zjawisk. Towarzyszył jej czteroosobowy zespół pielęgniarek i pielęgniarz. W jego skład wchodzili Ewa Zdunek, Edyta Kamińska, Barbara Zakrzewska, Joanna Karp i Krzysztof Przybysz. Pod ich opieką znajdowało się tej nocy 50 dorosłych pacjentów, w tym kilka przypadków ciężkich, wymagających nieustannego nadzoru i opieki. Już o 22.00 większość pacjentów pogrążona jest we śnie. Korytarze opustoszały. Personel zbiera się w gabinecie zabiegowym i pielęgniarskim. Tam przygotowują leki i rozpisują dawki. Koło 23.00 dr Nowecka i pielęgniarka Barbara Zakrzewska rozmawiają w gabinecie siostry oddziałowej, sąsiadującym z zabiegówką. Ciszę przerywa odgłos spadającego metalowego przedmiotu. Kobiety rozglądają się po pomieszczeniu, a nawet wyglądają przez okno, jako że oddział znajdował się na parterze, ale nie dostrzegają niczego niepokojącego. Jakieś 15 minut później dźwięk się powtarza, a jego źródłem jest gabinet zabiegowy. To w nim Krzysztof Przybysz, Ewa Zdunek i Edyta Kamińska przygotowywali leki dla chorych. Pani doktor i pielęgniarka wchodzą do zabiegówki i cała piątka w konsternacji szuka przedmiotu, który narobił takiego hałasu. Nowecka jako pierwsza zauważa leżącą pod stołem pincetę, która pierwotnie znajdowała się w metalowym pojemniku leżącym na autoklawie. Drugą pincetę znaleziono pod szafką z lekami dożylnymi. Zgromadzeni założyli, że to ona kwadrans wcześniej narobiła hałasu spadając. Jednak to, jakim sposobem oba przyrządy wydostały się z zamkniętego pudełka i poszybowały przez gabinet, było zagadką. Skonsternowany personel postanawia wrócić do swoich zajęć. Spokój nie trwa długo. Około 23.30 rozlega się kolejny metaliczny dźwięk. Tym razem w gabinecie zabiegowym pod leżanką znaleziono nóż do masła. Zgromadzeni stwierdzają z całą pewnością, że nikt sztućca nie przynosił. Co więcej, różni się on znacznie od tych używanych na oddziale. Mija kolejne 15 minut. Tym razem w pustej zabiegówce rozlega się łoskot. Zaniepokojony personel przeszukuje pomieszczenie i odnajduje łyżeczkę do herbaty leżącą obok kosza na śmieci. Jako że chwilę wcześniej dokładnie przeszukano pokój, zebrani są przekonani, że wcześniej jej tam nie było. Wielkimi krokami zbliża się północ. Na korytarzu znajduje się pielęgniarka Ewa Zdunek i pacjent sali numer 1, pan Józef D. W drzwi jednej z sal z wielkim impetem uderza tłok do tak zwanej żanety. Żaneta to duża, metalowo-szklana strzykawka o pojemności 100 ml. Podobnie jak pincety, powinna znajdować się w metalowym pudełku na autoklawie. Drzwi do zabiegówki są lekko uchylone, ale w pokoju nikogo nie ma. Doktor Nowecka w świetle tych dziwnych wydarzeń podejmuje pierwsze kroki zapobiegawcze. Wydaje polecenie pani Kamińskiej, by schowała do szuflady między innymi nożyczki, które jak do tej pory leżały na stole w gabinecie zabiegowym. Po około 20 minutach do pomieszczenia wchodzi pan Przybysz i Zakrzewska. Pielęgniarka jakby tknięta przeczuciem odwraca się w ostatniej chwili, by dostrzec kieliszek do rozkładania leków lecący w stronę głowy pielęgniarza. Ostatecznie minął ją zaledwie o kilka centymetrów.
odbił się od framugi niczym piłeczka kauczukowa, zmienił trajektorię lotu i na oczach oniemiałych świadków poszybował pod stolik, gdzie rozbił się w drobny mak. Warto dodać, że kieliszek do rozkładania leków wykonany był z grubego, wytrzymałego szkła. Ponoć wytrzymywały one nawet upuszczenie na podłogę. Świadkowie zaznaczają, że rozbiciu kieliszka towarzyszył potężny huk. W żadnym razie nieproporcjonalny do wielkości obiektu ani materiału, z którego został wykonany. Rymuszko i Ostrzycka zwracają naszą uwagę na podobieństwo pomiędzy tym wydarzeniem, a zjawiskami, jakie miały miejsce w obecności Joasi Gajewskiej. Tam również przelotom przedmiotów i ich rozbijaniu towarzyszyły zbyt głośne dźwięki. Film o tej sprawie znajdziecie u mnie na kanale. Tym razem do pokoju zbiega się cały personel zaniepokojony dźwiękiem tłoczonego szkła. Po dokonaniu oględzin wychodzą na korytarz. W tym momencie w ich kierunku leci rolka plastra. Odbija się od ziemi pod stopami obserwatorów i szybuje w stronę stolika, na którym była pierwotnie położona. Stolik znajdował się na korytarzu pomiędzy drzwiami do gabinetu ordynatora oddziału a siostry oddziałowej. Po tym incydencie zapada na pewien czas spokój. Zdenerwowani pracownicy wymieniają się poglądami na temat tego, czym mogły być owe zjawiska. Starali się także wytłumaczyć je w sposób racjonalny. Pielęgniarki robią obchód sal, sprawdzając, czy wszystko w porządku z pacjentami. Ci im śpią w najlepsze, nie pomni na zamieszanie. Jakiś czas później ciszę przerywa uderzenie i brzęk tłoczonego szkła. O ścianę korytarza naprzeciwko drzwi do gabinetu oddziałowej rozbija się szklana probówka. Probówka, która pierwotnie znajdowała się w specjalnym pojemniku w zabiegówce. Do konsternacji i zdenerwowania personelu dochodzi także strach. Wspólnie podejmują decyzję o zamknięciu pokoju na klucz, by przeczekać, aż niezrozumiałe zjawiska ustaną. Mija niecałe 20 minut, a z korytarza znów dobiega bardzo głośny, metaliczny dźwięk. Na podłodze w pobliżu zabiegówki znaleziono dużą metalową igłę, której używa się do pobrania szpiku kostnego u pacjenta. Zdaniem świadków igła moczyła się w miednicy ze środkiem dezynfekującym zabiegowym. Przypomnę, że pokój był zamknięty na klucz. Po jego otworzeniu personel stwierdził, że igła w rzeczy samej zniknęła z miednicy. Po tym wydarzeniu pani doktor i pielęgniarki decydują się na przeprowadzenie eksperymentu. Polega on na upuszczeniu igły na podłogę z wysokości metalowego stołu, znajdującego się obok pokoju będącego epicentrum zdarzeń. Dźwięk nie był nawet w połowie tak głośny i przeszywający jak poprzednio. Taki odgłos można było uzyskać jedynie przy bardzo silnym uderzeniu igłą o metalowy wózek. Napisała w swoim sprawozdaniu dr Nowecka. Jak podaje Ostrzycka i Rymuszko w swojej książce pod tytułem Powrót nieuchwytnej siły. Nie ulega wątpliwości, że igła sama wydostała się z miednicy z płynem dezynfekcyjnym i przemieściła się na korytarz przez zamknięte drzwi. Wywołuje to, nie ma co ukrywać, prawdziwy popłoch. Niektóre pielęgniarki mówią wręcz o szalejącym duchu. Pojawia się sugestia natychmiastowego opuszczenia oddziału. Przeważa jednak poczucie odpowiedzialności za chorych. W ciągu niecałej godziny po tym wydarzeniu w gabinecie roztrzaskuje się kolejny kieliszek, a nożyczki, które jak pamiętacie jedna z pielęgniarek schowała w szufladzie, wylatują od strony gabinetu zabiegowego i lądują przed drzwiami do sali numer 4. Waciki przechowywane w zamkniętym pojemniku także podążają w tym samym kierunku. Doktor Nowecka stara się uspokoić współpracowników, tłumacząc, że ta energia, czymkolwiek jest, na razie nie wyrządziła krzywdy ani im, ani pacjentom. Później w rozmowie z reporterami wyznała. Zaczęłam zastanawiać się, czy owa niewidzialna siła nie próbuje nas w ten sposób przed czymś ostrzec, dać coś do zrozumienia. Po wstępnym przeanalizowaniu sytuacji doszłam do wniosku, że może chodzi o któregoś z pacjentów z białaczką leżących na czwórce. O czym świadczyłoby przemieszczenie się igły do pobierania szpiku oraz fakt, że tam znaleźliśmy nożyczki i waciki. Kiedy personel rozmawiał na temat tej hipotezy, z sali numer 4 dobiegł ich odgłos upadającego przedmiotu. Po sprawdzeniu okazało się, że plastikowa nakrętka do podawania leków wpadła pod łóżko jednego z pacjentów. Pomyślałam, że może chodzi o konkretnie tego chorego, pana Z. Nadal jednak nie mogłam dociec, czego dotyczy ostrzeżenie.
Kiedy się nad tym zastanawiałam, na korytarzu rozprysnął się kolejny kieliszek do lekarstw. Doszłam do wniosku, że może to coś daje do zrozumienia, iż cała rzecz wiąże się z lekami podawanymi pacjentowi Z. Doktor Nowecka i pielęgniarki dokładnie sprawdzają zalecenia i dawkowanie, a także przyjęte jak do tej pory przez pacjenta leki. Jak się miało okazać, w porcji przeznaczonej dla pana Z brakuje 8 tabletek N-kortonu. N-korton jest to lek o bardzo szerokim spektrum działania. Należy do grupy syntetycznych glikokortykosteroidów i charakteryzuje się silnymi właściwościami przeciwzapalnymi. Przyjmowanie leków nadmiernej ilości czy też nagłe zmniejszenie dawki może prowadzić do poważnych skutków ubocznych. Ewa Stunek była pewna, że umieściła w kieliszku odpowiednią dawkę, co potwierdza Przybysz i Kamińska. Doktor Nowecka wspomina w wywiadzie. Przypomniałam sobie, że nad przebiegiem choroby i sposobem leczenia pacjenta Z trwały ostatnio w gronie lekarzy dyskusje na prośbę naszego ordynatora, pani doktor Sadowskiej. W efekcie konsultacji ustalono, że niewykluczone, iż chory ten nie cierpi na białaczkę, tak jak formułowała to początkowa diagnoza. Nieprawidłowy obraz jego szpiku mógł zostać wywołany nadmiernym odczynem na nasilony w znacznym stopniu proces zapalny, tak zwaną posocznicę. W tej sytuacji podjęto decyzję o odstawieniu N-kortonu, jednak nie została ona jeszcze wdrożona w życie. Nowecka dzieli się tymi spostrzeżeniami ze współpracownikami. Podejmują decyzję, by nie wprowadzać zmian w dawkowaniu przed rozmową z ordynatorem. Zdunek przynosi z gabinetu tabletki, wkłada brakujące do kieliszka pacjenta. Wtem na korytarzu znów rozlega się brzęk tłoczonego szkła. To szklana próbówka opatrzona nazwiskiem pacjenta z sali numer 9 rozbija się o drzwi wejściowe prowadzące na oddział. Próbówka, jeśli wierzyć słowom świadków, stojąca pierwotnie w tekturowym pudełku na oknie, wyleciała z zamkniętego na klucz gabinetu zabiegowego, zmieniła tor lotu o 90 stopni, przeleciała całą długość korytarza i w końcu rozbiła się na drzwiach wejściowych. Umocniło mnie to w przekonaniu, że czymkolwiek jest ta siła przemieszczająca przedmioty wbrew powszechnie znanym prawom fizyki, najwyraźniej chce przekazać nam jakąś informację. Dla mnie, jako lekarza dyżurującego, najważniejsze było to, by nie wyrządziła ona krzywdy chorym, co uzasadniłoby podjęcie działań o charakterze nadzwyczajnym. Około 3:30 nad ranem personel postanawia wypić herbatę. Kiedy Joanna Karp zmierza w kierunku skromnej kuchni oddziałowej, wylatuje z niej łyżeczka. Miała możliwość obserwowania przelotu na odcinku 1,5 metra. Jej krzyk przerażenia niesie się korytarzem. Doktor Nowecka podejmuje decyzję o ściągnięciu na oddział wiceordynatora, doktora Krzysztofa Rękwelskiego. Rękwelski tej nocy sprawował dyżur na oddziale intensywnej opieki kardiologicznej, znajdującym się w tym samym budynku, ale na pierwszym piętrze. Doktor Rękwelski wysłuchał w skupieniu zeznań czwórki pracowników, marszcząc brew sceptycznie. Jego sceptycyzm zostaje nieco utemperowany, kiedy kilka chwil później w jego obecności obok zabiegówki ląduje kolejny nóż. A zaraz potem próbówka opatrzona nazwiskiem jednego z pacjentów. Wiceordynator niestety nie jest w stanie zrobić nic w zaistniałej sytuacji. Ogranicza się więc do kilku słów pocieszenia, podkreślając, że cokolwiek to było, ponieważ nikomu nie czyni krzywdy, trzeba się z tym po prostu oswoić i zaczekać, aż wygasi swoją aktywność. Po jego wizycie na oddziale panował spokój przez blisko godzinę. Nie był to jednak koniec manifestacji. Tuż przed 5 rano za plecami pielęgniarki Ewy Zdunek roztrzaskuje się ampułka aminofeliny. Lek był pierwotnie zamknięty w szafce w gabinecie zabiegowym. Po krótkiej naradzie personel podejmuje decyzję o wezwaniu księdza z pobliskiego kościoła. Mają nadzieję, że jego interwencja i modlitwa w intencji niespokojnej duszy pomoże. Ksiądz zjawia się około 6:00. Pomiędzy telefonem a jego przybyciem na oddział intensywność i częstotliwość zjawisk zwiększyła się znacznie. Na oczach Barbary Zakrzewskiej wiruje plaster nawinięty na plastikową rolkę, ten sam co poprzednio. W obecności Krzysztofa Przybysza szybuje mydło. Podrywa się z umywalki w zabiegówce, wylatuje na korytarz i tam zmienia trajektorię lotu, by upaść na worek ze śmieciami.
Co kilka minut roztrzaskuje się kolejna fiolka z solą fizjologiczną. Kiedy na miejsce przybywa duchowny, z niedowierzaniem wysłuchuje relacji personelu. Porusza także temat kaplicy na oddziale, a właściwie jej braku. Jego zdaniem zjawiska mogą mieć z tym związek. Sugeruje też, że za manifestacjami może stać dusza pacjenta, którego źle potraktowano. W trakcie rozmowy obok księdza ląduje łyżeczka do herbaty, którą wraz z innymi sztućcami zamknięto w gabinecie oddziałowej. Świadkowie zaznaczają, że większość z nich nie należała do wyposażenia interny. Skąd się więc wzięły? Nie wiadomo. Duchowny pobłogosławił obydwa pomieszczenia. Zasugerował też, by personel dał na mszę w intencji oddziału i wrócił na plebanię. Po godzinie zadzwonił, pytając, czy zjawiska ustały. Jak się okazało, nie. Pół godziny po tym, jak wyszedł kapłan, manifestacje wznowiły się ze zdwojoną siłą. Przedmioty wylatywały ze zamkniętej szafki, do której klucz miała tylko oddziałowa, a ona z kolei przebywała w tym czasie w domu. Tańczą i wirują na oczach zmęczonych świadków. Kiedy o 7 zjawia się poranna zmiana, nie ustają, jak podają Ostrzycka i Rymuszko. Już w ich obecności w gabinecie zabiegowym rozbija się kolejny kieliszek od lekarstw, a 50-milimetrowa butelka wypełniona ksylokainą z grubego szkła na oczach leżącej na wersalce i oniemiałej z przerażenia Barbary Zakrzewskiej wykonuje prawdziwe ewolucje, na przemian kręcąc się wokół swojej osi i kierując w stronę drzwi. W zamkniętym gabinecie lekarskim przewraca się natomiast ciężki metalowy pojemnik z wynikami badań chorych. Przy czym odnotujmy, że efekt ten powtórzy się później na oddziale kilkukrotnie. Zjawiska ustają dopiero po 10:30 rano. Nikt nie przypuszcza, że to jeszcze nie koniec. Manifestacje powrócą w nocy z 25 na 26 czerwca. Tym razem ich świadkami będą reporterzy wezwani przez przerażony personel. Anna Ostrzycka i Marek Rymuszko przeprowadzili szczegółowe wywiady z personelem szpitala 25 czerwca 1993 roku. Opuszczając oddział, zostawili swoje numery, prosząc, by w razie powtórzenia się psychokinetycznych manifestacji od razu do nich zadzwonić. Nie musieli długo czekać. Tego samego dnia wieczorem dostali telefon od pielęgniarki z nocnej zmiany, pani Moniki Różyckiej. Na miejscu zjawili się kwadrans później, około 23. Tego wieczoru na oddziale dyżur pełniła dr Dorota Plucińska. Jak przyznają reporterzy, pani Plucińska, przysłuchując się ich rozmowie z Nowecką, ubolewała, że nie była obecna tej nocy na oddziale, by na własne oczy zobaczyć niesamowite zjawisko. Znacie to powiedzenie: uważaj, czego sobie życzysz? Od początku jej dyżuru tego wieczoru miało miejsce już kilka manifestacji. W sali chorych numer 2 w powietrze poszybował kieliszek do lekarstw. Na puste łóżko nie wiadomo skąd spadło opakowanie z pudrem. O ściany rozbijały się ampułki z lekami. Na oczach pielęgniarek korytarzem po podłodze sunął nóż. Zdaniem świadków przez zamknięte drzwi przeniknęła łyżeczka i rolka plastra. Zorientowanie się w całym tym chaosie zajmuje reporterom kilka minut. Kiedy tę czynność kończymy, słyszymy na korytarzu huk rozpryskującego się szkła. Absolutnie nieporównywalny z efektem dźwiękowym, jaki towarzyszy temu zdarzeniu. Wypadamy natychmiast z pokoju siostry oddziałowej. Szkło rozrzucone jest w promieniu kilku metrów na odcinku między gabinetem zabiegowym i drzwiami wejściowymi oddziału. Jedna z hipotez roboczych reporterów zakładała, że za manifestacjami mającymi miejsce w nocy z 18 na 19 czerwca nie stała tylko jedna osoba i jej psychokinetyczny potencjał, a cała grupa. W tym przypadku był to personel, który po raz pierwszy pełnił dyżur w takim składzie. Literatura fachowa opisuje przypadki, kiedy właśnie wskutek swoistego kumulowania się pól energii kilku osób, z reguły młodych i często nieświadomych tego faktu, dochodziło do bardzo interesujących zjawisk. Wydarzenia z 25 czerwca zmusiły ich do zrewidowania tej hipotezy. Jako że z poprzedniego zespołu obecni byli tylko Barbara Zakrzewska i Krzysztof Przybysz. Pozostałe osoby to pielęgniarki Małgorzata Szybińska i Monika Różycka,
Salowa Anna Jabłońska, pielęgniarz Jarosław Zduński i wcześniej wspomniana dr Dorota Plucińska. Przez kwadrans nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Reporterzy jednak nasłuchują w skupieniu. 20 po 12 tuż obok głowy jednej z pielęgniarek przelatuje ampułka. 10 minut później z gabinetu zabiegowego słychać huk i brzęk tłoczonego szkła. To znów kieliszek od leków uderza w ścianę, roztrzaskując się. Tym razem to zjawisko miało miejsce w obecności doktora Henryka Wacławka, który akurat zajrzał na oddział chorób wewnętrznych. Reporterzy przechodzą do gabinetu pielęgniarskiego, usytuowanego naprzeciwko sali numer 2. Jako że drzwi są uchylone, mogą obserwować pacjentów. Na jednym z łóżek leży starszy mężczyzna, a na drugim Karol Borek. Ostrzycka i Remuszko zaznaczają, że z wiadomych przyczyn imię i nazwisko tego pacjenta zostało zmienione. Borek trafił na oddział 17 czerwca w bardzo ciężkim stanie z powodu spożycia skażonego alkoholu. Zmagał się z ostrym zapaleniem trzustki i wątroby, obrzękiem płuc. Lekarze podejrzewali także zapalenie opon mózgowych i wylew. Karol jest prawie cały czas nieprzytomny. Wkrótce pojawiają się u niego objawy częściowej utraty wzroku i paraliżu od pasa w dół. Kilka miesięcy przed tym, jak trafił do szpitala, rozwiódł się, a jego była żona zabrała ze sobą 3-letnią córeczkę. Według jego rodziców te zmiany, co zrozumiałe, bardzo niekorzystnie wpłynęły na psychikę 30-latka. Coraz częściej sięgał po alkohol. Ich zdaniem był dobrym, wrażliwym człowiekiem, a problemy z używkami były jego sposobem na odreagowanie i ucieczkę od przygnębiającej rzeczywistości. Na prośbę rodziny prywatny dyżur nad chorym pełni pielęgniarka Barbara Zakrzewska. Pani Barbara była w sali, dając półprzytomnemu choremu pić, kiedy to kolejny kieliszek uderzył w klosz znajdujący się nad pustym łóżkiem, rozbijając go w drobny mak. Odłamki szkła poszybowały w różne strony, omijając łóżko Karola, i uszkodzony kieliszek upadł na podłogę. Reporterzy porównali ten dźwięk do eksplozji kineskopu. Do Borka co chwilę zaglądała Zakrzewska, Krzysztof Przybysz, a nawet dr Wacławek. Wszyscy zaświadczają, że Karol wciąż mamrotał przez sen. Trzeba działać, trzeba działać, trzeba działać. Za 10 pierwsza na korytarzu rozbił się kolejny kieliszek, który przeleciał nie wiadomo skąd. Reporterzy akurat sprzątali jego pozostałości, licząc na to, że będą w stanie oddać je do analizy, kiedy podszedł do nich mąż jednej z pacjentek, pytając, co się stało. Pani Ania, nie chcąc wzbudzać paniki, odpowiedziała, że po prostu się stłukł, pewnie przez przeciąg. Mężczyzna jednak nie dał się zbyć tak łatwo. Co wy państwo opowiadacie? Jaki przeciąg? Przecież widziałem, że kieliszek przeleciał nie wiadomo skąd. Proszę mi powiedzieć, co tutaj się właściwie dzieje? Reporterzy podejrzewają, że właśnie owy pan był tajemniczym informatorem Gazety Wyborczej, który zjawił się w jej siedzibie, mówiąc: panowie, idźcie do szpitala na Stępińskiej, bo tam lata jak jasna cholera. I miał rację. Pierwsze 11, kolejny kieliszek. Zaraz potem ampułka z lekiem. A wszystko to na oczach świadków. Potem w obecności dr Plucińskiej znów przewrócił się metalowy pojemnik z wynikami badań chorych. A chwilę potem jej torebka przesunęła się znacznie. Zaciekawieni zjawiskiem pracownicy innych oddziałów zaglądali co pewien czas na internet, by przekonać się na własne oczy, czy faktycznie lata. Pani Ania Ostrzycka, współautorka książki Powrót nieuchwytnej siły, twierdzi, że będąc w gabinecie zabiegowym w towarzystwie kilku lekarek z innych oddziałów, odniosła wrażenie, że gdzieś obok mnie przemieściła się jakaś fala. Kłąb energii o gruszkowatym kształcie, wysokości metra. Smuga, trudno to określić. To coś, tak odebrałam. Było jakby poirytowane zbiegowiskiem w gabinecie i popłynęło na korytarz. Po tym wydarzeniu reporterzy wchodzą do gabinetu znajdującego się naprzeciwko sali numer 2, gdzie leży pan Borek. Drzwi do sali w dalszym ciągu są uchylone. Po 20 minutach spokoju obserwują, jak w stojak na kroplówkę uderza następny kieliszek. Jeśli macie ochotę, podobnie jak ja, z irytacją krzyknąć „pochowajcie, żeż wreszcie te kieliszki”, to przypomnę wam, że przedmioty wylatywały także z zamkniętych sal.
mało tego, z zamkniętych pojemników. Ponadto były one cały czas używane przez personel do rozdawania leków. Po kieliszku rozbiła się ampułka, a zaraz potem kolejna. Do sali natychmiast przybiegł lekarz, pielęgniarka i pielęgniarz. Borek na moment odzyskuje względną przytomność i mamrocze. O rany, ale w siostrę strzelają. Jest to ostatnia manifestacja tego dnia. Reporterzy czekają jeszcze godzinę, po czym wracają do siebie. Są coraz bardziej przekonani, że tytułowa, nieuchwytna siła zdaje się skupiać wokół ciężko chorego Karola, którego jaźń balansuje na granicy życia i śmierci. Przerwa w manifestacjach znów trwała dokładnie tydzień. Stan zdrowia pacjenta pozostaje bardzo ciężki. Utrzymuje się utrata wzroku, zapalenie opon mózgowych i paraliż od pasa w dół. W nieczęstych chwilach przytomności Borek podejmuje rozmowę z pielęgniarkami i lekarzami. Jego wypowiedzi są jednak fragmentaryczne i dość nieskładne. Kiedy jest nieprzytomny, od czasu do czasu wypowiada pojedyncze słowa. Lekarze prognozują, że 30-letni Karol raczej z tego nie wyjdzie. 2 lipca dochodzi do kolejnych manifestacji. Dyżur tym razem sprawuje dr Beata Jagielska. Z jej zeznań wynika, że rozpoczęły się tuż po 20. Najpierw upadł w zamkniętym, pustym gabinecie metalowy pojemnik na wyniki badań pacjentów, ten sam co poprzednio. Po 15 minutach wchodząc do zamkniętego na klucz gabinetu lekarskiego, odnotowuje otwarcie jednej z szafek. 45 minut później kieliszki na lekarstwa, jeden po drugim wylatują w powietrze, rozbijając się o ściany. Dochodzi do tego w różnych częściach oddziału. Stawia to wszystkich w stan gotowości i najwyższego zdenerwowania. Na oddziale zjawia się kilku ludzi wezwanych przez personel. Pierwsza na miejscu pojawia się dr Jadwiga Barylak, zastępca ordynatora oddziału. Potem Mark Hube, Australijczyk polskiego pochodzenia zajmujący się public relations. Jedna z pielęgniarek wzywa telefonicznie grupę psychotroników, czyli jednostek obdarzonych nadnaturalnymi zdolnościami. W ich skład wchodzi Jerzy Strączyński, Wanda Eismont-Ślusarczyk oraz Rena Marciniak. Ich zadaniem była próba stłumienia zjawisk poprzez rozmowę z Karolem i oddziaływanie na niego przy pomocy technik bioenergoterapeutycznych. Zdaniem świadków Borek wydawał się być tego wieczoru bardziej przytomny. Mówił częściej i więcej. Na przykład pielęgniarzowi Krzysztofowi Przybyszowi przepowiada, że zostanie sparaliżowany. Potem mówi: nasi ojcowie się kiedyś znali, w związku z tym istnieje do załatwienia pewna sprawa. Nie wiadomo, czy miał rację i czy jego przepowiednia się sprawdziła. Podczas pracy energoterapeutów nad chorym przelatuje kolejny kieliszek, a z zabiegówki znikają leki jednego z pacjentów. Chory wciąż powtarza: chcę żyć, muszę żyć, mam dziecko, nie mogę zostawić jej samej. Mówi, że nie może poradzić sobie z siłą, która w nim jest. A także chcę być wolny. Renie Marciniak opowiada półprzytomny o szerokiej drodze, którą podążał, a z której musiał zawrócić. Najbardziej prawdopodobna wydawała nam się hipoteza, że siłą generującą zjawiska psychokinetyczne jest w tym przypadku jaźń pacjenta, który w obliczu ekstremalnych warunków rozpaczliwie walczy o życie. Jaźń zaś na przemian uwalnia się, a następnie powraca do jego ciała. Wśród grupy psychotroników pojawiła się także teoria, że za manifestacjami stoi obcy byt, niezależny od osoby Borka. Najbardziej przekonany o słuszności tej hipotezy był Jerzy Strączkowski. Pozostali po prostu brali ją pod uwagę. W wywiadzie przeprowadzonym przez reporterów Rena Marciniak wyznała: do szpitala przyjechaliśmy przed 21. Kiedy słuchaliśmy relacji siostry oddziałowej, lekarki dyżurnej oraz innych osób, do dyżurki wpadła dr Jagielska, twierdząc, że w pokoju lekarskim znów została przewrócona kartoteka chorych, a coś pootwierało biurka. Gdy tam weszliśmy, istotnie odnieśliśmy wrażenie czyjejś obecności. Doszliśmy do wniosku, że mamy do czynienia ze zjawiskiem tzw. wędrującej świadomej energii. Mimo wspomnianej różnicy zdań uznaliśmy, że odbierana przez nas energia może być generowana przez jednego z pacjentów. Nie wykluczyliśmy natomiast, że dołączyły się także do niej inne energie.
Ze zgodnej relacji psychotroników wynika, że szukając źródła owej energii, wszyscy troje zatrzymali się przed salą numer 2, gdzie leżał Karol. Pani Marciniak pisała w numerze 8 periodyku Moje Zdrowie z 1993. Znajome wibracje zaprowadziły nas do łóżka pod oknem. Dostrzegliśmy ubytki w aurze chorego w miejscach związanych z czakrami podświadomości i świadomości. Szeptem wymieniliśmy spostrzeżenia i żadne z nas nie miało wątpliwości, że właśnie ten pacjent, odłączając swój umysł od ciała, powoduje szokujące zjawiska. Oczywiście nie byliśmy do końca pewni, czy nie wspomagają go w tym jeszcze inne energie. Najbardziej doświadczony z grupy Jerzy Strączkowski podjął się zespolenia ducha i umysłu pacjenta z ciałem. Kiedy on pracuje nad ciałem Karola na poziomie energetycznym, Borek odzyskuje przytomność i pyta. Co się stało? Gdzie ja jestem? W niebie? Nie, ale przed chwilą byłem w niebie. Podczas procesu zespolenia, jak zaznacza Strączkowski, a pozostali potwierdzają, zostali zaatakowani przez bardzo silną i agresywną energię. W tym samym czasie w jednej z sal pacjentka po podłączeniu do kroplówki z biseptolem dostaje duszności. Natychmiast przerwano podawanie leku. Po sprawdzeniu, czy jest na niego uczulona, okazuje się, że nie. Wznowiono więc jego podawanie, a duszności nie powróciły. W tym samym czasie w sali numer 10 u pacjenta znów po podłączeniu kroplówki lekarz stwierdza objawy wstrząsu. Choć dotychczas chory był nieprzytomny, domaga się zdecydowanym głosem, by kroplówkę odłączyć. Po odłączeniu uspokaja się, a po ponownym podłączeniu reakcja organizmu się nie powtarza. Po tych incydentach skonfundowani lekarze wzywają na oddział zastępcę ordynatora interny, dr Jadwigę Barylak. W rozmowie z reporterami wyznała: to, co dotychczas działo się, nie zagrażało bezpieczeństwu chorych. Przekazany sygnał zmienił sytuację diametralnie. Dlatego uznałam, że moja obecność jest konieczna. Kiedy dr Barylak była już obecna na oddziale, doszło do kolejnych manifestacji. Jedna z pielęgniarek odkryła, że wszystkie kurki w kuchence gazowej zostały odkręcone. W momencie, kiedy od drzwi rozbija się kolejny kieliszek, na oddział wchodzi Marek Rymuszko. Tym razem nie otrzymał telefonu z prośbą o pomoc. Jak twierdzi, nękany złymi przeczuciami wyszedł wcześniej z koncertu i od razu udał się do szpitala. Tymczasem stan chorego nie ulega poprawie. Oddycha z trudem. Pani Irena Marciniak zagląda do niego od czasu do czasu, służąc dobrym słowem i pocieszając. Wydawało mi się, że mnie woła. Kiedy podchodziłam, reagował bez otwierania powiek. Zaczynałam z nim wówczas rozmawiać. Powtarzał, że musi za wszelką cenę żyć, bo ma małą córeczkę. To znów jak bezbronne dziecko pytał. Będę żył? Wspomina w wywiadzie z reporterami. Kiedy Karol uspokaja się i zasypia, zjawiska ustają. Stępiński informuje zebranych, że niebezpieczeństwo udało się opanować, a owy obcy byt jest obecnie daleko. W tym miejscu podam sekretną emotikonkę na dzisiaj. Jest nią szpital. Jako, że nic nadzwyczajnego się nie dzieje, psychotronicy opuszczają szpital o 2 nad ranem, a Rymuszko pół godziny później. Jeśli wyjdziemy z założenia, że opisywane zdarzenia i zjawiska były prawdziwe, to nie sposób nie przyznać racji dr Noweckiej, która od pierwszych manifestacji twierdziła: niewidzialna siła przemieszczająca przedmioty na szpitalnym oddziale kierowała się od początku swoistą wewnętrzną logiką. I tylko my nie potrafiliśmy na nasz użytek tej logiki odkodować. To założenie zdawało się potwierdzać wydarzenia mające miejsce na oddziale po tym, jak opuścili go psychotronicy i Rymuszko. Bowiem półprzytomny Karol Borek zaczyna przewidywać przelot przedmiotów. Świadkami tego zjawiska są m.in. Barbara Zakrzewska, Krzysztof Przybysz i dr Beata Jagielska. Na przykład powiedział: zaraz poleci kieliszek. O, właśnie tam leci. Widzę światełko. Rozbija się koło gabinetu zabiegowego. Nie, bliżej kuchni. I faktycznie chwilę potem słychać huk roztrzaskującego się szkła. Reporterzy zwracają naszą uwagę na fakt, że Borek nie znał rozmieszczenia pomieszczeń na oddziale. Przywieziono go nieprzytomnego, a potem nie opuszczał z wiadomych przyczyn łóżka. Jest jednak możliwe, że był na oddziale wcześniej, na przykład odwiedzając krewnego i zapamiętał jego topografię.
Co nie zmienia faktu, że półprzytomny człowiek, sparaliżowany od pasa w dół, nie był w stanie coś takiego zaaranżować. I znów, jeśli dajemy wiarę relacjom, to zjawisko powtórzyło się kilkukrotnie. Borek przepowiadał przelot przedmiotu, którego widział pod postacią światła, a chwilę potem faktycznie takie przemieszczenie następowało. Pacjent uspokaja też sennie personel, twierdząc, że was nie będę rzucał. Około 2 nad ranem przemieszczają się kolejne przedmioty, kieliszki, ampułki, fiolki. Nadlatują z ogromną prędkością, nie wiadomo skąd. Niektóre wlatują do sali numer 2. Ustalono, skąd pochodziła część z nich. Oczywiście z zamkniętej na klucz zabiegówki. Borek zaczyna opowiadać o miejscach, które przed chwilą odwiedził, a nawet o swoich poprzednich wcieleniach. Według świadków jego język zmienia się, od wyszukanego słownictwa po proste, którym posługiwał się na co dzień. Zaczyna też wieszczyć. Przepowiada zgony 2 osobom z oddziału. Jednego z lekarzy miało spotkać coś złego, a siostra oddziałowa miała złamać obie nogi. Zapowiada też, że w najbliższą środę, to jest 7 lipca, nastąpi coś, czego jeszcze nie było. Warto od razu wyjaśnić, że żadna z przepowiedni się nie sprawdziła. Owszem, na oddziale zmarł jeden pacjent, ale biorąc pod uwagę miejsce, nie było to nic nadzwyczajnego. Natomiast faktem jest, że Karol wiedział, iż przenoszą go na salę numer 12. 3 godziny wcześniej, zanim w ogóle decyzja została podjęta przez lekarzy. Co więcej, ze zeznania matki Borka wynika, że zaraz po przewiezieniu go do szpitala, na oddział intensywnej opieki medycznej, miało miejsce ciekawe wydarzenie, które początkowo zrzuciła na karb halucynacji. Mianowicie Karol wpatrywał się niewidzącym wzrokiem przed siebie. Nagle powiedział: patrzcie, jaka jasna i szeroka droga biegnie do góry. Idzie po niej ten pan z łóżka obok, a dalej za nim ten spod okna. Tego samego dnia obaj pacjenci, o których była mowa, ponoć zmarli. 3 lipca zwołano w trybie nadzwyczajnym konsylium lekarskie w sprawie Karola Borka. Co dziwne, zaproszono na naradę reporterów Annę Ostrzycką i Marka Rymuszko. To właśnie tam, biorąc pod uwagę wydarzenia poprzedniej nocy i nietypowe reakcje innych pacjentów, postanowiono przenieść Borka do izolatki. Lekarze dyskutują na temat wydarzeń, które miały miejsce od pamiętnej nocy z 18 na 19 lipca. Pacjent budzi się przed 6 i zapowiada pielęgniarce znajdującej się akurat w sali: ruszam ze swoim działaniem. O 6.05 roztrzaskuje się probówka, a zaraz potem fiolka. Na oddziale pojawia się Lech Emfazy Stefański w towarzystwie młodego bioenergoterapeuty i ezoteryka Krzysztofa Pietrzykowskiego. Tuż przed południem pojawia się także Rena Marciniak i Wanda Ejsmont-Ślusarczyk. Razem z pielęgniarką weszłyśmy do izolatki, gdzie przeniesiono chorego. Starałam się nawiązać z nim kontakt, by nie zniszczyć tego, co zostało zrobione w nocy. Ponieważ Jerzy Strączyński nie mógł przyjechać, próbowałam nawiązać do jego uprzednich działań. Wanda cały czas mnie w tym wspomagała. Działałam na poziomie mentalnym, energetycznym i werbalnym. Odetchnęłam z ulgą, kiedy odczułam, że ciało astralne, czy też energia psychiczna bądź duchowa chorego, została na powrót zestrojona z ciałem fizycznym. Wyznała w rozmowie z reporterami. Psychotronicy zapalili też wokół łóżka Borka świece, mające dodawać mu energii na poziomie astralnym. Z czego rodzina pacjenta, która akurat nadeszła na ten spektakl, nie była zadowolona. Dla nich świece kojarzyły się ze śmiercią. Zapewne pamiętacie, jak dawniej, kiedy jeszcze czuwało się przy zmarłych w domach, palono po obu stronach trumny gromnice. No więc wywiązała się awantura. Jak się okazało, rodzice Karola nie byli w ogóle świadomi zjawisk, jakie miały miejsce w jego obecności i też nie dawali im zbytnio wiary. Po interwencji lekarzy świece usunięto i spór załagodzono. Wróćmy na moment do konsylium w sprawie Karola, które odbyło się 3 lipca, a zostało zwołane przez zastępcę dyrektora szpitala, dr Marię Subde-Teuchmann. Pani Maria, choć sama była świadkiem przemieszczeń, podchodziła do nich ze zdrowym sceptycyzmem. Zaraz po tym, jak zjawiła się na oddziale, zobaczyła, jak łyżeczka wyłoniła się ze ściany i z łoskotem upadła na podłogę. Nie wątpiła też w szczerość zeznań swoich współpracowników.
Z kolei inna pani doktor, która chciała pozostać anonimowa, więc to uszanujemy, doświadczywszy przelotu ampułek, ze złością oskarżyła personel o głupi żart, podejrzewając, że to jedna z pielęgniarek specjalnie rzuciła w jej stronę szklanym naczyniem. Oprócz Zubdy w spotkaniu brali udział Mark Hube, dr Barylak, zastępca oddziału neurologicznego Szpitala Przystępińskiej dr Maria Niemczewska, neurochirurg dr Romuald Krajewski, dr Barbara Rosiak i psychiatra Teresa Tarkowska, a także oczywiście Rymuszko i Ostrzycka. To dzięki nim wiemy, co działo się za zamkniętymi drzwiami, jak podają w swojej książce. W trakcie konsylium daje się wyraźnie wyczuć sceptycyzm dwojga lekarzy wobec tego, co zaszło. Zdają się oni wątpić w autentyczność zdarzeń przedstawionych przez dr Barylak i Subdę. Dr Niemczewska oraz dr Rosiek, mimo że nie mówią tego wprost, są skłonne, a przynajmniej takie odnosimy wrażenie, przypisać całą rzecz błędom w postrzeganiu lekarzy oraz pielęgniarek interne 2, a także psychozie, jaka z nieznanych powodów zapanowała na oddziale. Wywołuje to sprzeciw i oburzenie dr Subdy. Ostro pyta panią neurolog, czy ją także posądza o psychozę. Niemczewska natychmiast próbuje się wycofać i tłumaczy, że została źle zrozumiana. Zostaje podjęta decyzja o podaniu Karolowi chemineuryny, czyli silnego środka o działaniu uspokajającym i nasennym. Według reporterów wśród lekarzy panowały dwa nurty. Pierwszy z nich za punkt wyjścia obrał rzeczywiste i obserwowane przez licznych świadków fakty i wydarzenia, próbując przyszłe działania medyczne skorelować z tym, co działo się dotychczas na oddziale. Natomiast dwie osoby zajmujące postawę sceptyczną zdawały się skłaniać ku temu, by we wnioskach końcowych kwestię fenomenu pominąć milczeniem. 5 lipca około 20 reporterzy znów otrzymują telefon ze szpitala. Tym razem była to dr Opolska. O ile się nie mylę, była chyba 8 z kolei lekarzem, który doświadczył manifestacji. Opolska prosi o szybki przyjazd i się rozłącza. Kiedy Ostrzycka i Rymuszko docierają na miejsce, okazuje się, że Borka przeniesiono na oddział neurologiczny pod opiekę jakże sceptycznej dr Niemczewskiej. Już po pierwszych psychokinetycznych przemieszczeniach przedmiotów tego dnia, kieliszka i ampułki, dr Barylak i dyrekcja szpitala podjęli decyzję o przeniesieniu. Z relacji dr Opolskiej i dyżurujących tej nocy pielęgniarek wynika, że przedmioty poruszały się na oddziale bez niczyjej ingerencji jeszcze pół godziny po tym, jak Borek opuścił oddział. Zanim jednak do tego doszło, przygotowano epikryzę pacjenta, czyli dokumentację dotyczącą przebiegu choroby i postępowania z chorym na wszystkich etapach procesu diagnostyczno-leczniczego. Jeśli pacjent zmieniał oddział, przekazywano także jego dokumentację. Borek, choć o przenosinach nie mógł wiedzieć, cały czas przez sen zarzekał się, że do tego nie dopuści. Epikryza zniknęła z gabinetu pielęgniarskiego. Szukali jej wszyscy lekarze, pielęgniarki, a także salowe. Nie było po dokumentach śladu. Dr Barylak wspomina, że poszła do sali Borka, prosząc, by ten oddał historię choroby. To i tak panu nie pomoże, jeśli ona się nie znajdzie, powiedziała. Karol w półśnie zapytał. Jaką historię choroby? Tą w szarej kopercie? Po czym zasnął. W rzeczy samej epikryzę umieszczono w dużej, szarej kopercie. Według zeznania lekarki znalazła się dopiero kilka miesięcy później na szafie. Żeby można było tam dosięgnąć, trzeba było przestawić drabinę. Wiadomo, że sparaliżowany Borek nie ukrył tam dokumentacji, a personel ciężko posądzać o takie psoty. Od momentu przewiezienia Karola na oddział neurologiczny reporterzy nie mieli z nim kontaktu. Nie dlatego, że nie próbowali go odwiedzić, ale dlatego, że im stanowczo tego odmówiono. Faktem jest, jak podają, że na drugim oddziale chorób wewnętrznych po przeniesieniu Borka, nie licząc tych 31 minut, zapanował spokój. Nie odnotowano ani jednego przelotu przedmiotu. Autorzy książki Powrót nieuchwytnej siły przypisują wygaszenie fenomenu poprawie zdrowia pacjenta. Gdzieś około 3-4 lipca skończyło się falowanie pacjenta na granicy dwóch światów i przeszedł on definitywnie na stronę życia. Świadczy o tym fakt, że od tamtego momentu jego stan zaczął się wolno, ale wyraźnie poprawiać.
Ku zdumieniu lekarzy próby wątrobowe wypadły pomyślnie. Podjęła normalną pracę trzustka, a badania mózgu wykazały, że zaczął on pracować w miarę normalnie. 15 października 1993 roku Karol wrócił do domu po ponad 4-miesięcznym pobycie w szpitalu. Jego stan, zważywszy na okoliczności, opisywano jako dobry. Narządy wewnętrzne bliskie śmierci na powrót podjęły żmudną pracę. Borek po opuszczeniu oddziału mógł samodzielnie siadać, choć z niemałym trudem. 2 miesiące później już chodził, ale potrzebował asysty. Reporterzy wielokrotnie podejmowali próby kontaktu, nieodmiennie spotykając się z odmową. Czy to lekarzy, czy w późniejszym czasie najbliższej rodziny. Nie mieli nawet tyle szczęścia, by usłyszeć od samego Karola, że nie chce z nimi rozmawiać. Mijały miesiące, a wraz z upływem czasu stygły jakże kiedyś gwałtowne emocje. Na oddziale zaczęło przeważać przekonanie, że lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze, pacjenci, o reporterach nie wspominając, znaleźli się pod wpływem zbiorowej psychozy. Pozwolę sobie przytoczyć wypowiedź profesor doktor habilitowanej Marii Szyszkowskiej, która pięknie istotę sprawy podsumowuje. O świecie i o nas samych wiemy znacznie więcej, niż jesteśmy w stanie obecnie wyjaśnić na drodze naukowej. Objaśniając różnorodne zjawiska, uczeni formułują często odmienne, a nawet sprzeczne ze sobą teorie i hipotezy. Nie dość, że w środowisku naukowym nie ma zgody na interpretację wielu problemów, to jeszcze pozostaje wielki obszar określany mianem nienaukowego. Należy do niego zagadnienie naszych sił psychicznych i witalnych, które tylko w niepełnej mierze stanowią przedmiot naukowych dociekań. Wydarzenia przedstawione w książce Powrót nieuchwytnej siły wiążą się właśnie z problemami, które nauka, wywodząca się z naszego kręgu kulturowo-cywilizacyjnego, uznaje za nienaukowe. Zamiast przyznać się do ograniczeń tkwiących w metodach naukowych, chętniej ignoruje się pewne niemożliwe do objaśnienia na tej drodze zjawiska. I na tym, moi drodzy, kończymy dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Przyznam szczerze, że bardzo lubię omawiać sprawy z Polski. Wiecie, jak już Polak przyzna publicznie, że widział ducha, to coś faktycznie musi być na rzeczy. Dajcie koniecznie znać, co o tym wszystkim sądzicie. Jak zawsze, spotkajmy się w sekcji komentarzy i wymieńmy przemyśleniami. Dziękuję Wam z całego serca za wsparcie, jakie mi okazujecie, za to, że wciąż ze mną jesteście i oglądacie archiwum. Czytam wszystkie Wasze komentarze i aż serce rośnie, jak widzę, jaką otwartą, inteligentną i cudowną społeczność udało nam się zbudować w tym zakątku sieci. Dziękuję Wam za to. Jeśli jesteś tu nowa, nowy i jeszcze nie subskrybujesz kanału, to uprzejmie Cię do tego zachęcam. Może i zabrzmi to stronniczo, ale naprawdę fajnie jest być częścią społeczności archiwum. Będę wdzięczna za zostawienie łapki w górę, jeśli spodobał Ci się dzisiejszy materiał. A tymczasem do usłyszenia w następnym filmie.